Witam, z tej strony Strix Squad, to jest unboxing Weebera. Niestety nie pokażę opakowania, gdyż odbijał się w nim mój ryj, a nagrywam bez maski, więc no. Opiszę wam w skrócie tą figurkę. Jest bardzo ładna, można jej obracać głowę. Zademonstruję. Można jej też skręcić głowę. To jest bardzo fajny feature. Tak samo razem z tym zestawem był dołączony pająk wojownik, czy jak to się tam go tłumaczy. Figurka bardzo ładna. Mogę powiedzieć, że jeśli jesteś fanem Dawnstar, to weź ją sobie kup. Tak samo w prezencie dostałem to. Ekskluzywną pańczą parasolkę. Co mogę o tym powiedzieć? Jest to chyba najlepsza figurka Funko Pop, jaką kiedykolwiek kupiłem. Tak. Gdyż nie dorasta do pięt innym, bo może i widać, czekajcie, może pokażę. Przy pańku wojowniku widać, że są czasami, na przykład na zębach. Może tego nie widzicie. Nie wyostrzyło się pewnie. Ale jest to bardzo, bardzo niechlujnie nałożone na Weeberze. Tak muszę sprawdzić tylko. Tego nie widać. Naprawdę nie widać tego. I mogę powiedzieć jedno. Jeśli lubisz Don't Starve i lubisz Weebera tak samo jak ja, to kup sobie ten zestaw. Tak prezentuje się on w całej swojej okazałości. Was zapraszam do lajkowania filmów, łapkujcie, subskrybujcie. To był Strixku. Na razie i cześć.